Aktualnie nie mieszkamy jeszcze razem, natomiast wypowiedziałem już umowę najmu, który kończy się na koniec listopada. No i od grudnia będziemy mieszkać razem. Nie wiem jeszcze gdzie dokładnie, mamy jakieś tam wstępne koncepcje, ale jak to się skończy, to nie wiadomo, no bo nie wiemy, co będzie też dostępne, jakie mieszkania i tak dalej. Ale jest taki plan, że od grudnia właśnie razem będziemy mieszkać. Wygląda to wszystko pięknie, jak sielanka niemalże, ale na pewno już zauważyłaś jakieś wady u Mikołaja. Jakie to są? Wady u Mikołaja. Mikołaj często po prostu ma swoje zdanie i na tym zdaniu kończy. Bardzo ciężko go przekonać do innego zdania. Oczywiście udaje mi się to, ale muszę użyć naprawdę sensownych argumentów. Fajne jest to, że dobrze słucha. I tak, to jest wada i zaleta, bo bardzo mi się podoba to, że jest pewny siebie i ma zdanie na każdy temat i zazwyczaj jest to dobre zdanie, no ale jednak czasem się z nim nie zgadzam. No i wtedy dochodzi do dyskusji. Jednak rozmawiamy naprawdę spokojnie, wymieniamy argumenty, a jak to nie działa, to dajemy sobie buziaka i jest koniec rozmowy. Zawsze znaleźliście sposób na siebie i to jest najważniejsze. Jak najbardziej. Trzeba, no poznajemy się tak naprawdę, no kurczę, znamy się 2 miesiące, to jest mało czasu. Oczywiście Wyspa Miłości dała tam wszystkiego taki rozmach i po prostu coś takiego, jakbyśmy się znali, po prostu minimum 2 lata, ale jednak dopiero się poznajemy. Ale jest super, naprawdę w życiu Mikołaj bardzo dużo zyskuje.